Jeżeli się zaczyna rozmowę na temat stolicy kultury europejskiej, to należy sięgnąć do genezy. Pierwszym miastem to były Ateny. Pierwszym jakimś takim prekursorem to była minister kultury Grecji. A wiadomo, Grecja to jest kolebką kultury w ogóle. I poza tym była minister pani Mercury, to była aktorka. Czyli należy nawiązać do tego, żeby był dostęp do tej kultury, ale tej powszechnej. Ja jako głos seniora chciałabym powiedzieć taką rzecz. Kultura jest bardzo droga. Przeważnie nasi seniorzy to mają tam te niskie emeryturki, te stare portfele i bądź co bądź iść do opery czy do teatru. To jest wydatek, który tam trochę po kieszeni wydał. Więcej zrobić pod młodzież, żeby ta młodzież po prostu była zainteresowana tą kulturą. Ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, że te muzea są nasze puste. Wydaje mi się, że jest za mało reklamy, że tu by przydała się reklama, większa reklama, żeby właśnie przyciągnąć tą młodzież. Można kulturę podciągnąć pod sport. Mało mamy, nie mamy boisk, nie mamy, można by, żeby ta młodzież mogła nawet pójść na tych łyżwach dla tych dzieci. Pod halą jest zrobione to lodowisko, ale to jest za mało. Przede wszystkim chodzi o kulturę bycia. I tu wydaje mi się, że tu jest największe pole do popisu, że u nas z tą naszą kulturą, taką na co dzień, jest bardzo źle. Przede wszystkim jestem pracownikiem instytucji kultury, jestem bibliotekarką, a więc już oczekiwałabym tutaj, że byłoby na przykład lepsze finansowanie bibliotek, że biblioteki byłyby piękniejsze i że byłoby więcej pieniążków na zakup książek. Na pewno chciałabym, żeby we Wrocławiu były takie warsztaty filmowe, gdzie można by było kręcić dla potrzeb własnych domowych filmy, ale żeby to były takie filmy robione dosyć profesjonalnie. Bo wiadomo, że kamery są teraz wszechobecne, w każdym domu są kamery. No, jeśli chodzi o wizerunek miasta, ja bardzo dużo chodzę właśnie po ulicach, tak sobie lubię obserwować i muszę stwierdzić, że właśnie bardzo dużo tych kamieniczek, tych starych, przedwojennych jest odnawianych i dopiero to się wyłania, to piękno. Proszę zobaczyć, jakie są domy. Jeżeli ja mieszkam na Czemnickiej, no cóż, Czemnicka to jest stare budynki poniemieckie, ponad 100 lat, tak samo rynek. Jeżeli się wejdzie w podwórka, te budynki są tylko robione na zewnątrz. A jeżeli już od tyłu, to już nikogo nie obchodzi. Niemcy, zagraniczni goście wolą wejść we Wrocław głębiej. W związku z czym ta architektura, też te budynki niektóre są tak pomalowane, że to, no niestety, ale ja przepraszam, mówi za, też niektórymi słowami, że nie wiem, jak to jest malowane i kto to malował. Może sprawę lotniska bym poruszyła. Pamiętam, ponieważ mieszka tam niedaleko ktoś mój bliski, moja córka tam mieszka, więc ja tam zwiedzam dosyć często lotnisko. No jest w porównaniu z tym, co było 20 lat temu, jest ogromna różnica, są bardzo duże postępy, ale wydaje mi się, że jeszcze potrzeba tych spraw kosmetycznych różnych. No i wygoda dla pasażerów, żeby była lepsza, bo nie ma takiej wygody, żeby odpoczywać sobie, żeby jakieś, powiedzmy, nawet tam hotele były bliżej. Nie ma. Miasto nasze jest miastem kwiatów. I uważam, że to słuszna decyzja, bo jest w naszym mieście dużo kwiatów przecież. Powiedzmy, nasz plac solny płonie w kwiatach, ale i różne klomby są. Wszędzie w witrynach kwiaty widzimy, zieleńce różne i to jest fajne. Ale nawet seniorzy, żeby mieli więcej gdzie wypoczywać, w spokojnych miejscach, ale eleganckich takich, że oko jest na czym zawiesić. Mówi się dużo o kulturze. Więc ja wam powiem
troszeczkę we Wrocławiu żyję. Mieszkam od 1945 roku i widziałem, jak powstawała kultura we Wrocławiu. Jak powstały kina, jak powstały teatry, opera. A najważniejszym w 1948 roku był zjazd intelektualistów. Był to w czasie wystawy Ziem Odzyskanej. Było to niesamowite święto. Myśmy to wszystko tym żyli. Szkolnictwo przykładało uwagi do kultury, a mi się też teraz rozmało teraz. Może dlatego, że tak jak powiedziałem, jest udostępnione bardzo. A teraz no to co, każdy mówi, ja to widziałem, bo ja widziałem to mało. Ludzie wyjeżdżają za granicę, widzą inne kultury, porównują sobie. A co myśmy mieli jako młodzi ludzie? Nic. Dlatego ja uważam, że w każdym okresie czasu patrzenie i nauka kultury odbywa się inaczej, w inny sposób, inną metodą, ale zawsze trzeba uczyć kultury.